Witajcie, z tej strony Matus. Witajcie w ostatnim już live z Mass Effecta. Jest to konkretnie też ostatni odcinek z części trzeciej. Ogólnie już żadnej DLC nie ma. W tym dniu i dziś, teraz będziemy kończyć ostatnią właśnie część przygód naszej Shepard. Miejmy nadzieję, że później mi wybaczycie to, że właśnie będę miał aktywność lekko zaniżoną. Postaram się na pewno wrócić do odcinku, bo to był taki bardziej chleb powszedni kanału. A streamowanie wróci wtedy, jak już będę miał bardziej ogarnięty net. Czy poprawka. Dostawcy internetu. Tak więc już nie gadamy zbędnie, jak będzie jakaś ciekawostka, czy ewentualnie jakiś komentarz, to się wypowiem. A tymczasowo się będę wyciszał, gdyż będziemy na początku gadać ze swoimi towarzyszami. So, I guess this is it, no? One more push, one last fight. Not necessarily our last. It's been an honor serving with you, Shepard. You and I both know honor won't mean a damn thing if we don't win this. That's the truth. Whatever happens out there, you'll know what to do. You're a damn good Marine, Vega. That means a lot to me, man. Good luck out there, Shepard. Shepard, how are you holding up? Restless. Everything depends on this. I think we have a chance. There's always hope. Już kilkanaście minut ten live trwa, ale miejmy nadzieję, że chociaż do tego finału zostaniesz i nie zapomnisz. Bo wiesz, to jest ostatni jakby live, masz taką jakby tymczasową emeryturę i potem wracamy pewnego dnia, żeby nie było. Hard to figure out how we got here. You're a survivor, Ash. Always were. I hope you're right. I'm right. You're a fine soldier. A Spectre. I'm lucky to have you. Thanks, Commander. Okay. One more hill to take, Lieutenant Commander. You ready? Aye, aye, Captain. I'm ready. Yes, Commander. Is there someone you'd like to reach? Jacob Taylor. Certainly. I'll connect you now. Shepard, that you? Jacob. Holding up? Kicking ass, more like. My kill count's through the roof. We'll meet and compare notches when this is over. You got it. There's this, great little bar in Rio we have to check out. I'm holding you to that. Give him hell, Jacob. Yes, sir. Shepard out. Is there someone else I can connect you to? Miranda Lawson. Certainly. I'll connect you now. Commander, hope you don't mind me crashing this little party of yours. Not at all. Feeling better? Much. Got a few sideways looks from Alliance Brass when I offered to help. They can't be choosy at this point. I'm glad you made it. Shepard, I wanted to say goodbye. Goodbye? If we both come back from this at all, everything will be different. Sure, everything will change, but on our terms. We've been running until now, Miranda. It has to stop. I understand. This isn't goodbye. You have to believe we're not done yet. Listening to you, I can believe it. Good. Miranda. Yes. Be careful. I promise. And you too, Shepard.
someone else I can connect you to? Grunt. Certainly. I'll connect you now. About time you got here, Shepard. Didn't want to win this thing all by myself. Good to see you back in action, Grunt. Wouldn't miss it. Arlac Company is ready to go. You got enough ammo? Oh yeah, I got enough. Copy that. Shepard. Yeah? Thanks for getting me out of that tank. Sure, Grunt. It's been an honor. Same here, Shepard. Okay. Grunt out. Is there someone else I can connect you to? Steve Cortez. Certainly. I'll connect you now. Commander, you made it. Glad I can say the same about you, Cortez. I've come too far to lose my pilot now. I apologize for that. Things got too hot. Thought maybe I could do another run and head back around. Well, not one of my finer moments. If I'd been flying my old Trident, things might have been different. What matters is we took out that AA gun. Absolutely. And the Reapers are next. That's the idea. It'll happen. I'm just glad I could play a part. And Commander, thanks for making me believe again. If you hadn't, it helps to have reason to live again. Stay sharp, Cortez. Yes, ma'am. Is there someone else I can connect you to? Jack. Certainly. I'll connect you now. Shepard? Shepard, is that you? Jack, how are you guys? Good so far. We're way south of your position. Rodriguez actually tore that little shoulder head off one of those Batarian things. It was great. I'll see you on the other side. I won't let you down, Shepard. Go kick some ass. You too. Is there someone else I can connect you to? Samara. Certainly. I'll connect you now. I'm glad you made it, Samara. The honor is mine, my friend. You helped me a great deal in the monastery, Shepard. Thank you for returning the favor. Only your actions will be remembered. May you choose them well. Farewell. Powiedz słowo, że napiszę to niego, ale nie spodziewaj się, że cię odbanuję już dzisiaj, bo no, sam bym cię lekko nie odbanował tak szybko. Ale ci chyba pisałem kiedyś właśnie na jego streamie, że trzeba chyba z 3 tygodnie czy tam coś poczekać i może wtedy się łaskawie nie pojawi. No ale bym trochę nie liczył. No sam mam lekko restrykcję sporą, jak ktoś nabruździ mi, no to albo jest to, no, ban na zawsze, albo na miesiąc, czy nawet na dwa. Bo to jest tak, że jest jedno ostrzeżenie, drugie, trzecie, jest miód. Potem jest właśnie, nie wiem, na kilka minut, czy tam na kilka godzin ban. No i potem ewentualnie jest na miesiąc, dwa. I jak ktoś w ogóle jest takim debilem, że nie będzie ogarniał, to jest ban na zawsze. Jak się zrobi nowe konto, to znowu zbanuje najwyżej. Choć teraz są takie, wiecie, no, mocniejsze ludzie i zamiast pisać, to oni będą tylko łapkować w dół i to jest wszystko. Choć czy ewentualnie ty byś mi dał w dół, czy u Karszyna, to no, Karszyn się nie przyjmuje, ja się nie przyjmuję. No ale czasami warto o tym pogadać jest. Bo w końcu, jak to się mówi, no, kłopota jest nieskończona. A mądrość kiedyś się kończy. Siemasz, Marix. But maybe some other day. And Shepard, forgive the insubordination, but this old friend has an order for you. Go out there and give them hell. You were born to do this. Goodbye, Karis. And if I'm up there in that barn, you're not, I'll be looking down. I'll always have your back. Primark, please.
Mam już pewien typ, bo to też zależy właśnie od decyzji podjętych. A na pewno to będzie zakończenie z moda, ale nie będę na razie mówił jakie, ale myślę, że to jest takie zakończenie lepsze od tego, co nam ci z Bioware'u kiedyś z Afryko wciskali, że niby było źle, no to zrobili jakieś darmowe, no i cóż, no. Ja stwierdziłem, że te, które dali, też jest takie średnie, to zrobiłem po swojemu. Po prostu Marix dotrwać do końca, to się dowiesz. Ewentualnie powtórka z live'a będzie, bo będzie reupload niestety, to sobie wtedy obczytasz. Jak chodzi o taki dźwięk śmigieł, no to wtedy też był na live'ie, więc no, za bardzo na to nie mam wpływu. How are the casualties? They haven't brought in many more wounded. That's something. Are you holding up, Liara? This is it, isn't it? Yeah. This is it. I don't know what to say. I just know I'll have a clever line 5 minutes from now. I do have one thing for you, Shepard. A gift. It'll only take a moment, if you want it. What kind of gift? Do you remember when I first joined my consciousness to yours? I can show you some of my own memories. Asari exchange them sometimes, with good friends, or their bondmates. It can also be a way to say farewell. Close your eyes. That's the plan. Thank you for everything. I love you. Now, let's do what needs to be done. Lepiej, ale to po prostu jest taka gra, no, raz właśnie dźwięk jest, raz go nie ma, raz jest właśnie sfiksowany. Na to niestety wpływu nie mam. Ale jestem w bólu z tobą, mnie też to lekko irytuje. Pan Matus da chapter wtedy, kiedy będzie pan Matus wiedział, że to jest stosowne. O tak na polski język, po prostu dam wtedy, kiedy...
what's left out there. The future is still out there. It is something my people could never see. There will be a tomorrow. Only if we win today. No one else has ever made it this far. You came a long way, Javik. Further than anyone else here. And I look forward to fulfilling my mission. But you are now the avatar of this cycle. The exemplar of victory. Not just for humanity, or Turians, or Protheans, but for all life. Every soul that has ever existed is watching this moment. Well, no pressure when you put it that way. Do not waver. Victory is never won without difficult choices. I'll do whatever it takes. I didn't come this far to back down. A pity we did not know each other in my cycle. But I know you will see this through for all of us, no matter the cost. If we actually pull this off, what will you do afterwards? Seeing the past again in the Echo Shard, the faces of my men. I will go to the Cronian Nebula, and I will find their graves. I will put their ghosts to rest. And then, I will join them. You mean... It is as it should be, Commander. The last Protean voice has spoken. There is no more left to say. Here. This shard is now yours. Add to it. The progeny of this cycle will study it. They will know this was the day when the Reapers were no more, and that you were their conqueror. Książki, którą piszę od... chyba 4 lat ponad. I w końcu ją skończę. A jak będzie potem z rozwijaniem tej marki, to za bardzo wiesz, no nie będę sobie gadał ani tobie, bo sam szczerze nie wiem. Bo to może być tak, że może to być jakiś sukces, może nie być sukcesu i będę stał w miejscu. No ale chociaż takie mini marzenie spełnię, w końcu coś swojego napiszę i... Chociaż wiesz, no potomności coś się zostawi takiego istotnego. Chociaż nie wiem, czy potomność uzna za... Jest takie post-apo zombie, takie edukacyjne, ale... No wiesz, no, każdy jest inny. Dzięki ogółem za lajka, ale on i tak raczej się nie przyjmie, bo jak będę reaplaudował, to ten lajk i tak zniknie. Ale jakbyś któregoś dnia wracał, to zapraszam ponownie, to możesz znowu tego lajka dać. Name me one place in this city that is... Almost time for the final push. Are you okay? I thought I'd be asking you that question. Shepard, I backed you when I was just a kid on her pilgrimage. I backed you when the Normandy was a Cerberus ship. What kind of friend would I be if I didn't back you now? And you haven't answered my question. Are you okay? You know, I really am. I spent months talking to the Council, to admirals, to politicians. All to get to this moment. No politics, no diplomacy. Just us and them. One last time. Whatever happens, I'm proud to have served with you, Captain. It's been an honor, Talisor of us, Normandy. The admirals once hung that ship name on me like a badge of shame. And then the Normandy helped us reclaim our homeworld. It's time I returned the favor. Shepard, I have a question. Is it a big or small one? It is important. Its relevance would be diminished at any other time. Ask away. In this battle, the Reapers have no reason not to use their full capabilities to destroy us. Their forces are in entrenched positions. They have superior firepower and outnumber our forces. My question is, what makes you think we can reach the conduit at all? The Reapers have the Citadel. They think they've won and that's the best time to hit them. If they have spies or other intelligence, we could lose the element of surprise. In such a case, we will likely lose. Are you afraid? Our probability for success is greater than any other plan presented to date. That's not what I asked. Are you afraid? I do not
understand the purpose of the question. There's no room for doubt anymore, Edie. You understand what we have to do, or you don't. I am clear on what we must accomplish, Shepard. The Reapers have destroyed thousands of civilizations. But they have never destroyed ours. Nor will they. Couldn't put it better myself. Time to move out. Shepard, there is something I want you to know. The elusive man ordered my creation years ago. Jeff was the one who allowed me to think for myself. But only now do I feel alive. That is your influence. Thanks, Edie. Commander? Admiral? Just going over the signal. How's it look? Less than 40% of Hammer has reported in. Tell me there's more coming. There's some stragglers still on route. But the bulk of Hammer that's still intact has arrived. We're as ready as we're likely to get. Every minute wasted here, the Reapers gather strength. Exactly my thoughts. Battalion leaders, report to HQ. We fought hard to get here, but now the toughest part of our mission begins. We've got to drive right through the heart of Reaper-controlled territory, break past their defenses, and get to that beam. What kind of defenses? The entire area is crawling with Reaper forces. But our biggest concern is the destroyer, protecting the beam itself. Can we bring in air support to deal with it? Negative. Some kind of interference. We'll have to take it out from the ground. Now they've cut a swath of no man's land through the city. We'll have to cross that first. There'll be some limited shelter on the other side, but expect heavy ground resistance. We need to get our tanks to here, if we get close enough. We've got a shot at taking that thing out. How much of a shot? They know we're coming. This will be a one-way trip for many of us. But there can be no retreat. No stepping back. We move forward at all costs, understood? Hooyah! Yes, sir! Johnson, Coates, you two will coordinate the artillery units. Shepard, I'm sending you right up the gut where the resistance is heaviest. Support the tanks the best you can, but stay alive. I need you for the final push to the beam. I'll give you a minute with your squad. Pick your team now. This war has brought us pain and suffering. Loss. But it's also brought us together. As soldiers, allies, friends. This bond that ties us together is something the Reapers will never understand. It's more powerful than any weapon. Stronger than any ship. It can't be taken or destroyed. The next few hours will decide the fate of everyone in the galaxy. Every mother, every son, every unborn child. They're trusting you, depending on you to win them their future. A future free from the threat of the Reapers. Expect no mercy. Show no mercy. You fight, or you die. I tutaj wybór jest no, praktycznie banalny. Bo jako, że mamy już związek z Liarą, no to bierzemy Liarę. To jest kwestia oczywista. I coś jeszcze się przydało. Co by było synergią. Talii nie, no bo Talii powiedzmy
zbyt papierowa, więc może Javik. On ma, że tak ujmę, taką tarczę i on jeszcze tych wrogów odstrasza, więc... No, tak dziwnie brzmi, bo ona biotyczka, on też biotyk, ale... Faktycznie dzięki temu mamy podwójną moc. Dlatego sobie warto tutaj te bronie wszystkie jeszcze raz przejrzeć, bo prawdopodobnie będzie już niewiele okazji, by to zrobić. Jedyne, czego bym mógł żałować, to faktu, że ten live będzie znowu reuploadowany. Bo tak głupio, ostatni live z tej gry i... tak go skończyć. Jakby nie patrzeć, to zacząłem, no, prawie rok temu z trylogii nagrywać, znaczy streamować. Jedynka miała problem, że mnie crashowało co jakiś czas. Dwójka miała problem z teksturami niektórymi. A trójka właśnie ma problem z dźwiękiem. Albo go nie ma, albo się buguje. Choć jeszcze do trójki doszedł fakt, że właśnie ten internet tak pod koniec się zrąbał. Tak mogło być pięknie, no i cóż. Ale jedynie o hejt się nie muszę bać, bo... kto by od początku to wie, jak to wygląda, jak gram. Jaką ogólnie mam sytuację, jeśli chodzi o właśnie streamowanie, o czas tak zwany. Więc ci, którzy wiedzą, to wiedzą, a ci, którzy się tylko domyślają i zgadują, to już jest ich problem, nie mój. Ja swój cel spełniam, kończę trylogię. W planach mam oczywiście jeszcze parę innych gier, żeby wam ukazać. Lecz kiedy to będzie, za bardzo nie mam jak zgadywać. Już nie chcę mówić terminów, żeby was... no... jakby to ująć, nie korcić. Więc w razie czego to sobie wyglądajcie, tak, nie wiem, w tygodniach, w miesiącach na mojego fanpage'a, to będę dawał info, jeśli chodzi o streamy i te inne rzeczy. Ale przede wszystkim mam nadzieję, że wybaczycie mi ten ending, który na tym live'ie padnie. Bo jak już mówiłem, gram na modach i... zakończenie będzie nieco inne niż w podstawce. No tak, bo ja mówiłem, żebyś został chociaż do zakończenia, więc pewnie wrócisz. Ale szkoda, że znów no znikasz. No właśnie, ostatnio coś ciągle znikasz. Nie możesz na tej dupie usiedzieć.
Bo potem i tam będziesz miał pewnie z pół roku czy rok przerwy, no to, to ci szkodzi zostać, nie wiem, pół godziny dłużej.
Będziemy albo z tą, albo z tym, no to oni się ogółem podłączą do siebie. Jak właśnie Garus mógł określić, że te hełmy się im połączyły przypadkiem. Nie, Belor, nawet jakbyś mi dał, nie wiem, 100 donate'a, i tak bym nie załatwił ci Unbana, ponieważ no, na to nie mam wpływu. Po prostu musisz po części też do Karsyna pisać, albo ewentualnie odczekać ten miesiąc i może wtedy ci tego bana zdejmie. Ale szczerze, ja nie mam na to wpływu, mogę go spytać, już ci już powiedziałem, ale po prostu nie mam wpływu, czy ci go zdejmie, czy ci go nie zdejmie. Banshee, pamiętam. I właśnie one są najgorsze, bo niby się do ciebie daszną, a ty praktycznie nie masz co zrobić. Bo jak mają krytyka jeszcze, to cię podniosą i cię zabiją. I wtedy jest koniec gry. Bo niestety towarzysze cię nie skrzeszą, bo nie ma takiej opcji. Jak już ciebie dopadną, to już koniec. Więc dlatego staram się od tych Banshee uciekać. Thank you.
I tak gdzieś jak będzie wolno, to sobie będziemy musieli tą grę na razie zastopować. Gdyż jak się każdy domyśla, na moich live'ach zwykle są przerwy, tak pod koniec już właśnie. Więc mimo, że to będzie praktycznie najkrótszy chyba live, jeśli chodzi o finał, bo to pewnie będzie 2 godziny około, może lekko ponad, to sobie zrobimy tak w przerwie od strzelania przerwę, tak nie wiem, z 3-4 utwory będą, a potem wracamy. Niby wiem, że mogę tej przerwy nie robić, bo to jest krótki, ale po prostu no chcę być wierny swoim zasadom i żebym jakoś to przeszedł, a potem nie miał problemów z, że tak ujmę, wysławianiem się większym niż ogółem problemami bym mógł dysponować aktualnie, więc po prostu muszę robić przerwy. Chyba nawet sobie będę musiał to do opisu wklejać, żeby ktoś się nie zdziwił, że te przerwy są cały czas. I sobie też będę musiał kogoś od miniaturek poszukać. Bo te, co mam, to są takie lekko amatorskie i przydałoby się jako je zmodernizować. Więc aby ktoś był chętny, żeby takie miniaturki tworzyć, to ewentualnie piszcie na privie na fejsie. Czy na YouTubie też możecie, ale tam mało co patrzę. A po to ktoś stworzył Facebooka, żeby się kontaktować, więc jakbyście mogli, piszcie tam. Albo ewentualnie jakby wam nie dało się w sensie wysłać wiadomości, to pierwsze zaproście i wtedy napiszcie. Bo ja ustawiłem pewnego dnia właśnie takie coś, żeby mi każdy nie spamił, więc niektórzy mają wiadomości, niektórzy muszą mnie pierw zaprosić, coś w tym deseń. Lub jakby po prostu zawiodło wszystko, to piszcie na fanpage'a, o, to chyba jest dobra opcja. Bo na fanpage'a staram się tak, nie wiem, raz w tygodniu wchodzić i sobie sprawdzać.
Yeah. 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 You don't get it twisted. This mid shit is mine. This is not just some fucking game. Fuck what you heard. It's who you're mainin', listen. It's who you're mainin', listen. It's who you're mainin', listen. Zed gon' give it to ya. Fuck, wait for you to get it on your own. Zed gon' deliver to ya. Jaws drop, walk into a lane with zeal. With the non-stop, the pops, burst your feel. Go hard, kill the shitty fizzes. Now I got such a good farm that'll make the motherfucking Milena regret it. Damn right, and I'll do it again. Cause I am tight, so I gots to win. A shared lane with the enemy. No matter how many ganks you attempt, and I'll break you, you're sending me. Your new Milena's never wanted nothing but your life save. Bitch, this is my lane. Your turrets down, hell. Make my minions all freeze. I won't be the one ending up on a spree. Bitch, please. If the only thing your nerds did was come out to play, stay on my way, motherfucker. First we gonna lock, then the game will load. Then the carries drop, go, let it go. Zed gon' give it to ya, he gon' give it to ya. Zed gon' give it to ya, he gon' give it to ya. First we gonna lock, then we let it load. Then the carries drop, go, let it go. Zed gon' give it to ya, he gon' give it to ya. Zed gon' give it to ya, he gon' give it to ya. Shit never gave nothing to me, and every time I turn around, Kenneth got his hands out one something from me. I ain't got it, so you can't get it. Let's leave it at that, well I kill Syndra. Hit it with full strength. I'm a real ninja, so I face the world while I'm hurling my shurikens. You against me, me against you. Whatever, whenever, what the fuck you gon' do? I'm a beast in sheep's clothing. Only ninja that you know, they can chill, get back and keep the spree flowing. I've been playing League for so many years. You really wanna fight me? You're not my tier. I put in work and it's all for the build. Cause these kids done forgot what burst is. They don't know where I be. Listen, when I roam, you slowly feed. Player. First we gonna lock, then the game will load. Then the carries drop, go, let it go. Zed gon' give it to ya, he gon' give it to ya. Zed gon' give it to ya, he gon' give it to ya. First we gonna lock, then we let it load. Then the carries drop, go, let it go. Zed gon' give it to ya, he gon' give it to ya. Zed gon' give it to ya, he gon' give it to ya. Hey, yo, where are my teammates at? I know I got a down in the game. Give them love and they give it back. You played too much for too long. The saying Zed is too strong. I bow to y'all turret huggers. Shoutouts to players that done it. And it ain't even about the score. It's about proving AD cast is the more. For real. First we gonna lock, then the game will load. Then the carries drop, go, let it go. Zed gon' give it to ya, he gon' give it to ya. Zed gon' give it to ya, he gon' give it to ya. First we gonna lock, then we let it load. Then the carries drop, go, let it go. Zed gon' give it to ya, he gon' give it to ya. Zed gon' give it to ya, he gon' give it to ya. Everything is not enough, I know what to do. I'll
Иногда мне кажется, что я плачу, но это всего лишь дождь. Ушел он к другой, мне было вроде 15. У него там семья, Наташка, дочурка. А мама на депрессе, бабсы, хотя курки. Я убегал очень часто, чтобы слезы не видеть. Потом он спустя время стал отца ненавидеть. Кричал в телефон, даже драться пытался. Днем по подъездам Серега дымом питался. Мать похудела, сидела все чаще.
горящий на окнах. Я сел дома, а то мало ли щелкнет. Он если вдруг и звонил, они лишь только ругались. Видать, я в отца весь пошел, глухой скандалист. Мораль умирает, когда умирает любовь. Кстати, ее зовут Люда, нормальная тетка. В последнем разговоре с отцом сказал, что гордится. И дав мне картошку, налил мне полную стопку. Не забуду никогда твоих фраз, не забуду никогда твоих глаз, не забуду никогда седины. Помню, отец мой, слабину ни перед кем не давать. Свята в этом мире только лишь мать. Не забуду никогда твой наказ. Помню, отец мой, мы вспоминали те дни, когда купили мне велик. Как я учился кататься с него, падая часто. Как я поджег что-то в школе, исправлял свой дневник. Видать, тогда пришла любовь от всех шифроваться. Он смеялся в тот день, как не смеялся ни разу. А потом резко сказал, сына, рак не заразы. Я думал, он гонит, он чуть не заплакал. А он мне грубо сказал, силен, кто в горе не плачет. Уже 2 года прошло, как его вдруг не стало. Но смотря на Николь, я не вспоминаю. Я его ненавидел, видать, сильно любил. И так же, как мама, взял и просто простил. Так сложилось в природе, что предки уходят. Я вот отца потерял с утра прям на восходе. Написал все пиздато под этим раскладом. Не успел попрощаться, но видать так и надо. Не забуду никогда твоих фраз, не забуду никогда твоих глаз, не забуду никогда седины. Помню, отец мой, слабину ни перед кем не давать. Свята в этом мире только лишь мать. Не забуду никогда твой наказ. Помню, отец мой, не забуду никогда твоих фраз, не забуду никогда твоих глаз, не забуду никогда седины. Помню, отец мой, слабину ни перед кем не давать. Свята в этом мире только лишь мать. Не забуду никогда твой наказ. Помню, отец мой. Иногда мне кажется, что это дождь. Но это всего лишь слезы. Where's our fire support? We need reinforcements on the... In there, soldier. Heads up, we got more incoming. We'd better cover our left flank. Thank you.
No masz refleks, Nazda, bo ja też ciebie okułem, nie wiem, z rokiem widziałem na tym YouTubie. Miałeś wrócić, coś tam było nie tak z warunkami dymowymi i ogółem potem kontakt się urwał. Bo u mnie niby jest sytuacja, że niby mam warunki, ale no czasu zbytnio za bardzo nie mam. Down to two missiles, and we haven't even made a dent. You will need to allow the Reaper to move out of the beam's influence. And closer to us. Commander, Hammer is being overrun at every turn. Reaper ground forces are converging on your location. We're fighting our way to you. Hold on, Commander. Hold on. Goddess, more are coming. Hold on, everyone. We can do this.
Nice work, Edie. Shepard, we're on our way to your location. Roger that. Shepard, over here. Thank God you made it. It didn't look good. It gets worse. Of course it does. Hackett just reported in. Several Sovereign class Reapers, including Harbinger, have broken off from the battle with Sword. They're headed here. Harbinger? It's an opportunity for Hackett to get the Crucible in place. But we have to get a team on board the Citadel to open those arms now. We still don't even know what we'll find when we get to the Citadel. And that's our job. Find out what we're up against. All right. Saddle up, everybody. Get me Admiral Hackett. Squadrons, delay those Reapers leaving the battle. We've got to give Hammer more time. From here on in, it's a straight shot to the beam. A straight shot with Reapers trying to crush us along the way. We just need to get a handful of troops through. We'll be lucky to get a handful. We knew this was going to be a gamble at best. Can't think of anyone else I'd rather do this with. I'm honored to be part of your team. We're in sight of the target. All right, everyone. This is it. Normandy, do you copy? I need an evac right now! We're taking heavy losses! On our way, Commander!
Come on. Here. Take her. Shepard! You gotta get out of here. I'm all right, Shepard. Don't argue with me, Liara. You're not leaving me behind. No matter what happens, you mean everything to me, Liara. You always will. Shepard, I am yours. Go! Choć pewnie wyboru nie będzie, bo muszę mieć moderatora jakiegoś, bo sam nie będę
tego czatu sprawdzał cały czas. Anderson, you up here too? No ty się po prostu hydroksję musisz poprawiać. Wystarczy, że po prostu będziesz, no. I tyle wystarczy. Wystarczy, że będziesz w tym czacie czuwał i więcej od ciebie nie wymagam. Nie musisz być bogiem czatu, czy tam... powiedzmy banować wszystkich, tylko po prostu wystarczy, że będziesz czuwać i to jest wystarczające. Bo lepiej mieć jednego moderatora, co ogarnia, niż kilku, co powiedzmy będzie siedziało i... czekał, aż któryś zrobi ten pierwszy krok i zmutuje czy zbanuje. Wystarczy jeden konkretny moderator. Anderson? Damn it. Shepard, I have found something. What do you need me to do? You must manually establish my link to the command console. I will do what I can.
see. I'm not sure how to... I have control. There's a large power source on the far side of the room. I think we'd rather keep our own form. The large tube is a weak structural link. It is probable that destroying it would destroy the Reapers. Thank you.
Keep looking. Shepard! Over here. Goddess. No i w końcu skończyliśmy właśnie przygodę naszej Shepard, tylko żeby to tak nie zabrzmiało dziwnie, że skończyliśmy Shepard. Właśnie dzięki temu, że posiada modyfikację, Shepard przeżyła. I to już nie musi być spoiler, gdyż to jest potwierdzone moje info oraz tego kogoś, kto tego moda stworzył. Tylko niestety zależy właśnie od innych decyzji, czy inni by mogli to przeżyć. Więc no niestety wszyscy tego nie przeżyli. A to się właśnie tyczy Andersona, bo to jest właśnie ciekawe, bo w oryginale on zginął. A tutaj go nie było. Więc możemy powiedzmy rozumieć to tak, że Shepard po prostu już miał coś w głowie i się ubzdrało, że właśnie Anderson tam wszedł, a jego tam w ogóle przynajmniej u mnie nie było. I chcąc nie chcąc właśnie człowiek iluzja też nie zginął. Więc możemy lekko zakładać, że się nawrócił. Co się tyczy Liary i tam pozostałych, no to według mnie ona przeżyła. Nawet pierwotnie jest tak, że nasza załoga przeżywa. Nawet było takie zakończenie, że lądowaliśmy na jakiejś chyba planecie i się tak wtedy kończyło. A u mnie się lekko kończy inaczej, u mnie taki bardziej jest happy end. Choć no zależy jak to rozumiem, bo teoretycznie dla was powinno być lepiej jakby był kanon. No ale ja stwierdziłem, że Shepard jest, no może nie za ładna, ale no sporo zrobiła, więc należałoby się tak lekko zakręcić wedle skryptu, fabuły, żeby ta Shepard właśnie przeżyła. Bo jak pamiętacie, raz umarła, więc wypadałoby jej tego oszczędzić. Więc tak czy owak, dziękuję wszystkim, którzy na tego live'a wpadli. Oraz dziękuję tym szczególnie, którzy choć na sekundę tutaj mogli wejść, coś skomentować, dać lajka, ewentualnie radę. Bo w końcu sam bym te gry nie przeszedł, mimo że myszką i klawiszami to ruszałem ja, ale jednak no, dzięki wam no, nie przechodziłem tej gry samemu, znaczy tej trylogii. I ogółem co bym mógł jeszcze powiedzieć, no jest parę błędów, które mi te grę niestety zbrzydziły, o których mówiłem wcześniej. Jak już tak mam rankingować trylogię, no to jedynka była najkrótsza, najwięcej miałem z nią problemów. Dwójka była no średnia, ale najbardziej mi się podobała. Więc tak, trójka jest po środku. Jedyny może plus, że właśnie BioWare stworzyli takie jakby no osobne zakończenie, takie wiecie, z Afriko, bo fani się burzyli, no to sobie stworzyli takie coś, no ale mnie takie coś też nie jarało, więc stwierdziłem, jest scena moderska, popytam się, jakoś to powgrywam i spróbuję po swojemu jakoś to skończyć. No i skończyłem. Liara jest z nami, Shepard żyje, praktycznie wszyscy z naszej załogi żyją. Oprócz oczywiście Mordina i tam pozostałych, którzy mieli skrypty i się niestety nie dało uratować. Tak więc jeszcze raz dzięki za wszystko. Widzimy się na kolejnych live'ach, kiedy będą, to od razu wyglądajcie Facebooka, fanpage'a. No, a jak są pytania jakieś konkretne, to piszcie je na YouTubie, czy też właśnie na fanpage'u. Ja
Ewentualnie jak jesteśmy w znajomych u siebie, no to jakiś priv czy nie wiem, zaczepka, to wtedy dam znać. No i cóż, no teraz będzie dłuższa przerwa, niestety, od live'ów. Zamierzam wrócić, przynajmniej tak zakładam, wrócić do tych odcinków, które były wcześniej. A streamy, no to być może, no miejmy nadzieję, tak jak właśnie owa galaktyka, że powrócimy. Że powrócimy, że będzie stary skład, że Hydrox też będzie znów modował nam. Tak więc trzeci raz już ostatni, dzięki wam wszystkim i widzimy się na kolejnych projektach, niekoniecznie streamach, czy też różnych seriach. Na razie, cześć, no i taki mały bonusik będzie na sam koniec ode mnie. Na razie. Że powrócimy. Że powrócimy, że będzie stary skład, że Hydrox też będzie znów modował nam. Tak więc trzeci raz już ostatni, dzięki wam wszystkim. I widzimy się na kolejnych projektach, niekoniecznie streamach, czy też różnych seriach. Na razie. Cześć, no i taki mały bonusik będzie na sam koniec ode mnie. Na razie. Thanks, Liara. My pleasure.